A co powinien zrobić dyrektor sportowy i jak można naprawić Legię Warszawa twoim zdaniem? Pa po prostu tak Legija još malo dobije zespol kada je bil Nikolić Prijević, Vadis, Ževlakov, ne vem, to je to tedi ješće igral. Po prostu tedi privodiš, na prikad, po jedan albo dvuk pivkaža. Robiš taki transfer, do toga co maš još zespol. To je nemožljivo, že bi privodil Džešenć pivkaža, že každi rok maš praktično novi zespol. Že praktično novi, každi novi rok maš novog trenera, to po prostu... Wielki klub, jaki jest Legia, po prostu nie może robić, nie? Legia jest na takiej pozycji w Ekstraklasie, która no jest kompromitująca. Z drugiej strony były niezłe mecze w Lidze Europy. Oglądałeś te spotkania w Lidze Europy, bo jednak no to jest sukces dla polskiego klubu, gra w fazie grupowej Ligi Europy. Z twojej perspektywy rzeczywiście można to tak oceniać i że Legia ma też problemy z połączeniem tych dwóch rozgrywek? No nie, wiesz, kto patrzy piłku, to jest widoczne, że Legia naprawdę jest świetna, było kiedy wygrał ze Spartaku w Moskwie. To jest było fajne dla wszystkich kibice Legii. Na przykład mecz przeciwko Leicestera. Był taki, że Leicester przyszedł do Warszawy i praktycznie grał z drugim zespołem, nie? I to jest taka tak, prawda, tam było sporo zmian w składzie. Ktoś, kto patrzy na piłku, kto patrzy Ligę Angielską, zobaczył, że Leicester 2-3 dni po tym wygrał Manchester United, nie? Sa zupełno innym zespołem. To znaczy, że są grali piłkarzy z podstawowego składa, a na Legię są przyszli piłkarzy, którzy grali mniej u Ligi. I to jest było widoczne, dlatego Legia ma problemy u polskiej Ligi, dlatego co nie wiem dlaczego, trener wtedy był Michniewicz, tak? Tak, zgadza się. Na przykład, kiedy wygrał mecz ze Spartakiem u Moskwy, na mecz z Ekstraklasą zmienił 5 albo 6 piłkarzy. Po co? To piłkarzy naprawdę, jeśli Messi, Lewandowski, nie wiem, Ronaldo mogą grać każde 3 dni, to nie wiem dlaczego w polskiej ligi albo teraz u Legii piłkarze nie mogą grać każde 3 dni. To naprawdę nie wiem dlaczego to robią. Tym bardziej, że ta intensywność w Ekstraklasie nie jest tak duża. Ty jak patrzysz teraz na rozgrywki Ekstraklasy, jak oceniasz poziom ligi? Nie, polska liga zawsze była, i kiedy ja grałem tutaj, była trudna. Może wtedy troszeczkę Wisła i Legia mali troszeczkę lepsze zespoły niż inni, ale teraz liga jest taka równa, że każdy może wygrać. To jest dobro dla ligi. Naprawdę. I jeszcze jedno, kiedy popatrzę, to teraz gadam, że każdy zespół może wygrać każdy. Ale jest smutno, kiedy zobaczę, że Legia ma tyle porażki. Naprawdę na ten temat mi bardzo jest trudno gadać. Kiedy popatrzę na tablicę, kiedy zobaczę, które miejsce Legia zajmuje, to jest dla mnie nie katastrofa, to jest skandal.